akcji jesteśmy już na etapie praktycznie ostatnim. Z tego co wiemy, część tych warstw bitumicznych jest już kładzonych. Jak widać, trwają prace wykończeniowe na tym odcinku. Akurat pozostałe odcinki, ten tak naprawdę ostatni, nie wiem, czy już jest światełko w tunelu, czy już jest przebicie, ale już prawie to jest ten ostatni moment, to jest ten, główna część, to jest właśnie ta, która z tyłu za naszymi plecami. Z chwilą, kiedy ta część zostanie już skończona, to myślę, że będzie to ten moment, kiedy będzie zakończenie całej trasy. Chciałam raz jeszcze przypomnieć, że obiecaliśmy, że we wrześniu pojadą tędy już samochody, w związku z czym wierzę, że tak się stanie. Szanowni Państwo, co jest bardzo istotne, to również trasa to nie tylko wykańczanie jezdni, czyli ułatwienia dla kierowców, ale również ułatwienia dla pieszych, rowerzystów, bo w całym śladzie praktycznie trasy jest również ta część związana z ruchem pieszym i rowerowym. Bardzo dobre informacje na temat obiektów mostowych. Obiekty mostowe są już na tyle zaawansowane, że właściwie zostały już tylko roboty wykończeniowe polegające na montażu barier, poręczy. Już od maja, może nawet od kwietnia, będziemy składali pierwsze wnioski do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie tych obiektów. Czyli jakby te procedury odbiorowe rozpoczniemy de facto już od przyszłego miesiąca. Jeśli chodzi o ten obiekt za nami, to jest obiekt, który jest mniej zaawansowany, szczególnie dlatego, że on był połówkowo realizowany. Więc mamy tą jedną połówkę, po której poruszają się w tej chwili samochody. Natomiast na drugie, w związku z tym, że rzeczywiście prace ze względu na pogodę mogły być rozpoczęte dużo wcześniej, tu oczywiście chodzi o roboty związane z betonowaniem, gdzie te temperatury musiały już być odpowiednie. Rozpoczęliśmy je wcześniej, mamy już dwa przyczółki gotowe. W połowie tego miesiąca będziemy już układali pierwsze prefabrykowane belki. Na nich bardzo szybko zbrojenie, później wylewanie płyty. No i znowu zostaną te roboty wykończeniowe, które tutaj myślę, że około czerwca już będą powoli na ukończeniu. Jeśli chodzi o przejścia pod, mamy dwa generalnie przejścia pod ulicami. Pod ulicą Żgowską, tutaj pod Pabiańską. I tutaj pod Żgowską w tej chwili są wykonane już płyty denne, czyli będziemy już usuwali do wykonania tej zasadniczej części jezdni. Tam jeszcze nie ma co prawda mas bitumicznych, ale w tej chwili już zakończyliśmy, tak jak mówię, zupełnie te prace betonowe, więc te prace pójdą bardzo szybko do przodu. Jeśli chodzi o obiekt za nami, tutaj też jesteśmy na takim etapie, gdzie pierwsze elementy tych płyt dennych są już zabetonowane, a więc myślę, że też bardzo prędko i tutaj będzie już wizualnie widać ten postęp. Rzeczywiście wszyscy wiedzą, że rzeczywiście jesteśmy na tym etapie, który prowadzi nas do tego puszczenia ruchu we wrześniu. Jeśli chodzi o całą trasę, to jest taki fragment, który mamy między obiektem tym kolejowym i trasą pabiańską, który wydaje się może troszkę mniej zaawansowany, natomiast on de facto jest już również powoli na ukończeniu, dlatego że zostało nam jedynie położenie warstw bitumicznych pod obiektami właśnie tym kolejowym i drogowym. Natomiast na pozostałym odcinku mamy już 80% zaawansowania, jeśli chodzi o ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego, 70% to jest ta druga warstwa wiążąca, czyli tu jest duże zaawansowanie i warstwa ścieralna na razie jeszcze w niewielkim stopniu, natomiast to jest warstwa, którą będziemy układali już właściwie po zakończeniu robót, kiedy będziemy mieli wszystkie prace towarzyszące pozakończone. Także idzie to w dobrym kierunku i myślę, tak jak pan prezydent mówi, jedyne raporty, które będziemy zdawać, to już takie sporadyczne, z tego, że rzeczywiście kolejne odcinki są już tak ładnie wykańczane.